drodzy słuchacze Weselnego Radia. Jesteśmy w miejscowości Trąbki, niedaleko Wieliczki, gdzie spotykamy się z kolejnym laureatem naszego konkursu na utwór miesiąca, aby wręczyć im nasz wspaniały dyplom. Szanowni słuchacze Weselnego Radia, jesteśmy w pięknym hotelu Santorini w miejscowości Trąbki, niedaleko Wieliczki, gdzie spotykamy się z zespołem Broma Band. Magda, Ela, Janusz, Jurek, Filip i Wojtek. Drogi zespole, jak się czujecie w połowie, bo już można powiedzieć, że jesteśmy w połowie bardzo wyczerpującego chyba sezonu dla was. Świetnie jesteśmy rozkręceni, można powiedzieć, w połowie sezonu. No ale jeszcze przed nami jest kilkanaście imprez. Skąd nazwa? Bo nazwę macie bardzo oryginalną. Zakładając zespół, zakładaliśmy z kolegą, który nie gra z nami w tym momencie w zespole, grał na basie, a nazwa się wzięła od jego imienia i nazwiska i kolega odszedł, a nazwa została. Okej, Filip, a powiedz może dwa słowa, jak długo gracie? W tym składzie, to znaczy pięć osób jest takich jakby z podstawowego składu od samego początku. Jurek jest najświeższym naszym nabytkiem, bardzo udanym zresztą. Gramy czwarty sezon. W tym składzie. Mówisz to, bo siedzisz bardzo blisko Jurka, że jest nabytkiem? Tak, to jest mój taki patron, można powiedzieć prawie, że ojciec chrzestny. Pokazuje mi wszystko delikatnie, tłumaczy, jak mam grać, co robię źle. Także. Czyli Jurek jest taką świeżą krwią w zespole? Świeżą i taką ambitną bardzo, wniósł dużo takiego. No, nie wiedziałem. No, wie, bo on tak tylko udaje, że jest skromny, ale naprawdę. Wokalnie, instrumentalnie, charyzmą. To jak Jurek tak dużo mówią tutaj o tobie, no to powiedz, jak ty się czujesz jako taka świeżynka w zespole? Czuję się o tyle dobrze, że mam z kim współpracować. Na tyle ludzie są utalentowani muzycznie, że świetnie nam się układa współpraca i możemy się dobrze dogadywać. Jeżeli chodzi o sens, o muzyczną stronę, również i charaktery mamy podobne raczej i myślę, że to raczej współgra. Dając takie efekty, no jak ostatni nasz utwór, który wygraliśmy. Czym wy jako zespół wyróżniacie się na tle, no nie oszukujmy się, konkurencji? Myślę, że wyróżniamy się energią, która z nas płynie, bo jeszcze jesteśmy stosunkowo świeżym zespołem. No i mamy w sobie jeszcze tą werwę. Chyba warto powiedzieć o tym, że to, co jest bardzo kluczowe i tutaj wszyscy nawet słuchacze obserwują, gracie w 100% na live. Bez żadnych... Zero, żadnego miksu z samplami, nic takiego, 100% live po prostu. Lubicie sobie ułatwiać życia? Nigdy w życiu. Po prostu kochamy muzykę. No czterech panów widać bardzo duże takie wulkany energii. Jak się czujecie w ich towarzystwie? No bo to jednak czterech panów, wy dwie. Oczywiście, panowie tryskają humorem i rozśmieszają nas, także nieś. Bo Jurek chyba najbardziej. Filip też. To moja żona będzie oglądała. W jakim repertuarze się czujecie najlepiej? W jakim repertuarze? Dlatego, że jest jakaś tam różnica wieku pomiędzy mną, Jurkiem, Elżbietą, a powiedzmy resztą zespołu, tak bym to podzielił. Na pewno różnorodność tych klimatów. Ja pamiętam klimaty, które również gramy, od przedwojennych szlagierów, które mamy w swoim repertuarze, a młodzież naciska z drugiej strony na bardziej nowoczesne, więc to czyli jest miks wszystkich utworów i mamy w tym repertuarze naprawdę te rodzynki sprzed lat, jak i również wiele współczesnych. Czy gracie tylko na weselach? Nie tylko na weselach, oczywiście wszystkie imprezki plenerowe, eventy, praktycznie wszystko można powiedzieć. Nawet na chrzcinach możemy zagrać. Tak, i na komunii. I prymicja. Ja jeszcze chyba Jurek chce coś dodać, bo się tak tutaj wyrywa, więc może przekażmy mikrofon. Chcemy, żeby tych grań było jak najwięcej po prostu, bo człowiek się spełnia w czasie grania, potrafi jakieś swoje uczucia uzewnętrznić, śpiewając, grając. Myślę, że trafiamy tym do ludzi, którzy nas słuchają, naszych odbiorców i doceniają nas w sumie i to nas bardzo cieszy. Tak jak rozmawialiśmy przez wywiadem, dużo też wesel międzynarodowych. Międzynarodowe, angielskie, niemieckie, z racji tego, że nasza solistka jest właśnie absolwentką germanistyki,
Szlagier jakiś z naszych, od naszych zachodnich gramy kilka na życzenie takich standardów typowo niemieckich, a niemieckich, bo angielskie mamy oczywiście w repertuarze. Wspomnij o tym największym światowym hicie angielskim, Green Sleeves. To jest utwór, autor nieznany, próbowałem odszukać, jeszcze za czasów chyba powstał Henryka VIII. Był to utwór, który robiliśmy we własnym aranżu na pierwszy taniec, z tym, że ta połowa powiedzmy gości weselnych z Anglii, która przyjechała, już tego utworu niestety nie mogła słuchać, bo to w każdej sekretarce, w każdym telefonie komórkowym czy w Anglii znany, jest. Znany i tak, oni akurat nie lubią, a Polakom już się im podoba. Obrzydł. Parze tak. Młodej się podoba. No. Nie ma co się oszukiwać, że wykonanie zwycięskiego utworu, jaki jest What a Wonderful World, jest wspaniałe. Tak jest. Więc tak. Wielkie brawa, tak, możemy Magdzie bić brawo. Czy miałaś jakieś przemyślenia, odczucia, myśli podczas nagrywania tego utworu? Bo naprawdę jest to moim zdaniem bardzo szczerze i pięknie wykonany utwór, nie tylko od strony stricto wokalnej. Dziękuję bardzo. Ja zawsze śpiewam piosenki dla mojego narzeczonego, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie, po prostu ja jestem taka, że zawsze śpiewam z uczuciem, staram się zawsze z uczuciem śpiewać i no i wyszło to na tym nagraniu po prostu, także... Czyli wielki szacunek od nas, bo wiemy, że wiele sygnałów mieliśmy, że faktycznie wykonanie jest no, wyjątkowe i naprawdę, bo można takie utwory też bardzo mocno zepsuć. Czy pamiętacie jakieś wesele, które wam, albo jakieś zdarzenie na weselu, które wam mocno zapadło w pamięć? Może Filip? Z takich humorystycznych, komicznych, no to właśnie kiedyś Wojtek zapomniał wstępu takiej krótkiej solówki do takiego spokojnego, balladowego utworu i pyta się Janusza, odwracając się, mówi, jak to leci? A Janusz miał zeszyt otwarty w ogóle na całkiem innej stronie, ten i zaczął mu gwizdać melodię do Hej Sokoły, także... Jesteście bardzo oryginalni, bo potraficie się przyznać też do błędu. Ależ się... oczywiście, no nie ma ludzi, znaczy nie ma ludzi nieomylnych, no a jeszcze, zwłaszcza jeżeli gramy wszystko na żywo, no to już nie ma szans. Czy często się kłócicie? Ja mam też odpowiedź. Możesz odpowiedzieć. Dobrze, to odpowiem tak. Dużo czasu ze sobą po prostu spędzamy i pewne spięcia są czasem nieuniknione, ale szybciutko to jest zaraz łagodzone a poza tym ten humor, który wszyscy lubimy się po prostu pośmiać, ze sobą porozmawiać, to rozładowuje każdą taką sytuację. Ela to potwierdzi? Czy coś dodał? Tak, nie, bardzo się lubimy. Lubimy ze sobą przebywać. Nie przebywamy tylko na próbach, ale organizujemy sobie grilla na przykład. Ten stres, który jest przed graniem, to powoduje tą nerwówkę pewną, ale później jak już jest wszystko w porządku, jak już się rozłożymy, jak zaczynamy grać, Jesteście u siebie po prostu. Jesteśmy u siebie, jesteśmy w domu, wraca nam humor i po prostu się świetnie bawimy. Pomimo zmęczenia, które jest nad ranem, wiadomo, to jest ciężka praca. Najbardziej wesoło jest, jak wracamy, czyli ja się zawsze śmieję, że mamy wesoły autobus, bo wtedy strasznie się wygłupiamy. Filip jakieś żarciki rzuca i wtedy jest bardzo, bardzo fajnie. Bardzo wesoło, no to tylko się cieszyć. Janusz, pytanie do ciebie, jak się czujecie? Musisz powiedzieć też jakoś w imieniu całego zespołu, jako zwycięzcy. No jest to jakieś na pewno wyróżnienie dla nas, jakiś mały sukcesik, który mobilizuje do dalszej i lepszej pracy. Myślę, że to wszyscy tak odbierają. Jurku drogi, powiedz, co też oczywiście w imieniu zespołu, co sądzisz o portalu Weselne Radio? Świetny pomysł, to po pierwsze. Świetna w ogóle działalność, jeżeli chodzi na portalach. Konkurencyjność podnosi na pewno konkurencyjność działalności muzycznej, umiejętności zespołów. Również i inne konkursy, najlepsza para i tak dalej, to coś takiego było naprawdę w kraju potrzebne i myślę, że będziecie się świetnie rozwijać i naprawdę będziecie zdobywać nowe rynki a chciałbym, moje takie zdanie, żebyście byli jako radio na antenie słyszalni na całym kraju. Moi drodzy, ja bardzo serdecznie wam dziękuję za wywiad, ale pozwolicie, że na ręce Magdy, która tak wspaniale wykonała ten utwór, przekażę nasz dyplom. Więc droga Magdo, bardzo cię proszę. Jeszcze raz gratulacje od wszystkich słuchaczy Weselnego Radia.